Witam na kanale Kantor. Dzisiaj podsumujemy sobie wczorajsze wydarzenia, jakie mieliśmy na boiskach. Była Liga Mistrzów, więc jak macie w tytule filmu, będzie niesamowita przewrotka Roberta Lewandowskiego. Pogrom na Stamford Bridge, czyli Lewandowski miał lepszy dzień, Szczęsny miał gorszy dzień. No ale to wszystko podsumujemy w naszym podsumowaniu. No i też jak widzicie, mam na sobie koszulkę Realu Madryt, który gra dzisiaj i między innymi właśnie jego mecz podsumujemy w jutrzejszym podsumowaniu. No więc już nie przedłużając, zaczynamy. Zacznijmy od meczu Polski, ale U16, która wczoraj grała ze Słowenią U16. No i wszystko zaczęło się dla nas dobrze. Przypominam, że to był mecz towarzyski. Wszystko zaczęło się dobrze, bo najpierw rzutu karnego trafił Mikołajewski. Do przerwy Polska prowadziła 1-0. W 52 minucie bramkę na 2-0 strzelił Włoskich. Już 2 minuty później bramkę kontaktową zdobył Mlakar, ale później Borkowski trafił w 80 i 86 minucie. No i nasze spotkanie naszych orbów U16 z Słowenią U16 zakończyło się wynikiem dobrym dla nas, bo 4-1. No a teraz przenosimy się do Championship, czyli tej drugiej najlepszej lidze w Anglii zaraz po Premier League. Tam mierzyły się zespoły Middlesbrough i Preston. W pierwszej połowie obejrzeliśmy jedną bramkę w wykonaniu prawego obrońcy Middlesbrough, McNaira. No i do przerwy gospodarze prowadzili 1-0. A w 77 minucie zaś Evans wyrównał i było już 1-1. A w 81 minucie Reece ustalił wynik meczu na 2-1 dla Preston. Czyli Preston obudziło się w drugiej połowie, strzeliło bramkę w 81 minucie i było 2-1 dla gości. A teraz już upragniona Liga Mistrzów i mecz na Stadionie Olimpijskim w Kijowie, Dynamo Kijów kontra Bayern. Zaczynamy od tego, co właśnie macie w tytule filmu. Po zamieszaniu w pole karnym piłka poleciała w górę i do Ligustwa Wiszy złożył się przewrotką Robert Lewandowski. Uderzył, piłka odbiła się jeszcze od ziemi, co odtrudniło zadanie Georgi Buszkanowi. No i piłka wpadła do siatki w 14 minucie. Bayern objął prowadzenie. Później mieliśmy jeszcze sytuację dziwną, bo był na wślizgu obrońca Bayernu, podał piłkę do Neuera, a ten skiksował, no i Bayern uratował słupek. No ale były szanse dla Dynama Kijów i znacie na pewno takie powiedzenie, jak niewykorzystane sytuacje się mszczą i zemściły się jeszcze w pierwszej połowie. W 42 minucie Kingsley Coman po uderzeniu z prawego ostrego kąta od poprzeczki, od słupka i 2-0 do przerwy. Druga połowa zdecydowanie moim zdaniem na konto Dynama Kijów, jednak ich stać było tylko na bramkę kontaktową, którą zdobył Garmasz po podaniu od Cygankowa. Pokonał Neuera, no ale i tak 3 punkty jadą do Monachium. Dynamo Kijów, Bayern 2-1. A teraz już Villarreal Manchester United, czyli drugi, zarazem ostatni mecz o godzinie 18:45. Manchester United z Ronaldo na czele, no tam walczył z Villarrealem przez pierwszą połowę, miał problemy i pierwsza bramka padła dopiero w 77 minucie. Oczywiście zdobył ją nie kto inny jak Cristiano Ronaldo. No i już w 90 minucie Jadon Sancho ustalił wynik tego spotkania na 2-0 dla Manchesteru United. Na Camp Nou w meczu Barcelony z Benfiką nic się nie działo. No w sensie takim, myślę, głównym, ale małym wydarzeniem tego meczu była żółta kartka dla bramkarza Benfiki Odysseasa Vlahodimosa. Wydawało się, że Chelsea i Juventus to będzie wyrównane spotkanie, no ale młodzieżowcy Chelsea odwalili całą robotę. Najpierw w 25 minucie Chalobah, czyli środkowy obrońca Chelsea, ustalił wynik do przerwy 1-0, no a później 55 Reece James, 58 Hudson-Odoi, no i było już 3-0, czyli wiadomo było, że Juventus już nie zdobędzie raczej punktów na Stamford Bridge, a jeszcze dobił, można powiedzieć, starą damę w 95 minucie swoim golem Timo Werner. W meczu Lille z
Salzburgie padła tylko jedna bramka. W 31 minucie David dał zwycięstwo zespołowi z Francji, czyli Lille. Mecz niższej klasy w grupie H w Lidze Mistrzów. Tam mistrz Szwecji Malmö podejmowało mistrza Rosji, czyli Zenit Sankt Petersburg. W 28 minucie Rijek zdał bardzo niespodziewane prowadzenie Malmy. Później się dużo działo, bo w 52 minucie Dziuba nie wykorzystał rzutu karnego. Później w 86 minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Czystiakow, prawy obrońca Zenitu. No więc już się wydawało, że Zenit może niespodziewanie przegrać z Malmy. No ale w 92 minucie Rakicki podszedł do drugiego rzutu karnego dla Zenitu w tym meczu. No i środkowy obrońca Zenitu już się nie pomylił. No i Rakicki uratował w 92 minucie jeden punkt dla Zenitu. W meczu Sevilla-Wolfsburg zobaczyliśmy dwie bramki. Najpierw w 12 minucie prowadzenie Sevilli dał Jordan, a w 97 minucie 2-0 taki wynik ustalił Rafa Mir. W meczu już ostatnim w tym odcinku i też w Lidze Mistrzów Young Boys grał z Atalantą. Tam zobaczyliśmy najwięcej bramek ze wszystkich i w Lidze Mistrzów i też w tym naszym podsumowaniu. Oto bramki. Zapata w 10 minucie dał prowadzenie Atalancie, ale jeszcze przed przerwą Silva czemu wyrównał w 39 minucie i do przerwy mieliśmy 1-1. No ale w drugiej połowie padło dwa razy więcej bramek niż w pierwszej. Najpierw Palomino, 51 minuta i Atalanta prowadziła 2-1. Później Sierra, 80 minuta, Hefty, 84 i mieliśmy już 3-2 dla Young Boysu. No ale w 88 minucie Luis Muriel strzelił na 3-3 i taki wynik już pozostał do końca. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca. No i jak zwykle widzimy się w jutrzejszym podsumowaniu. Do zobaczenia!